W przypadku pierwszej wizyty u lekarza dermatologa, jeżeli pojawiły się u nas nagle zmiany skórne, warto zastanowić się, czy wcześniej nie było jakiegoś nowego pokarmu w diecie, czy też nie użyliśmy jakiegoś nowego środka kosmetycznego, czy też nie mieliśmy kontaktu z jakimś czynnikiem chemicznym, czy też w pracy nie było tego kontaktu. To są ważne informacje dla lekarza, które mogą bardzo pomóc w postawieniu rozpoznania. Jeżeli jest to kolejna wizyta, to również pacjent w miarę możliwości powinien przyjść przygotowany na tą wizytę, czyli ewentualnie spisać leki, które do tej pory używał, badania, jeżeli były zrobione, też bardzo dobrze, jeżeli te badania będą przyniesione na tą kolejną wizytę. To są informacje, które też pozwolą lekarzowi postawić prawidłowe rozpoznanie i pomóc w leczeniu.